Niech będzie odpalony. W dzisiejszym odcinku o chłodzeniu silnika. Po co trzeba chłodzić silnik? Jak się to odbywa? Jakie są najpopularniejsze sposoby chłodzenia silnika w motocyklach? Zapraszam do oglądania. Silnik spalinowy, a co za tym idzie również silnik motocyklowy, podczas pracy, podczas spalania paliwa generuje ciepło. Bardzo dużo ciepła. Nie bez powodu na silnik w motocyklu popularnie mówi się piec. Z drugiej jednak strony, aby mógł on prawidłowo pracować, prawidłowo oddawał moc, prawidłowo tą moc generował, nie przegrzewał się więc, co za tym idzie, nie zużywał za szybko. Trzeba to ciepło z niego w jakiś sposób skutecznie odprowadzać. Jeżeli chodzi o motocykle, są trzy najpopularniejsze sposoby odprowadzania tego ciepła z silnika. Pierwszy to chłodzenie powietrzem. Drugi chłodzenie powietrzem i olejem. I trzeci chłodzenie cieczą. W dzisiejszym filmie skupię się na pierwszych dwóch tych sposobach, czyli na chłodzeniu powietrzem i chłodzeniu powietrzem i olejem. Chłodzenie silnika cieczą jest dosyć skomplikowanym układem, wymaga więcej opisu, jest więcej kwestii, które warto tam poruszyć. Dlatego na ten temat nagram dla Was osobny odcinek. Zacznijmy jednak od chłodzenia silnika powietrzem. Jest to najstarsza chyba metoda stosowana, jeżeli chodzi o silniki spalinowe. Jest najprostsza w wykonaniu, najtańsza. Towarzyszy więc motocyklom od samego początku ich istnienia i z powodzeniem stosowana jest również do dzisiaj. Ale tak naprawdę jest to najgorsza metoda, jeżeli chodzi o chłodzenie silnika. Nie dlatego, że najmniej skuteczna, ale po prostu to, ile silnik odda ciepła, jest bardzo mocno uzależnione od tego, w jakich warunkach aktualnie pracuje. Czyli wilgotność powietrza, zwłaszcza jego temperatura, to czy pada, czy nie pada, ma bardzo duży wpływ na to, ile ciepła odda silnik. Ale jak to wygląda? Zobaczcie. Taki silnik z charakterystycznymi żeberkami widział chyba każdy z Was. Najczęściej świadczy to o tym, że silnik jest właśnie chłodzony powietrzem. Mówię najczęściej, gdyż nie zawsze. W klasycznych motocyklach, nawet tych nowoczesnych, czasem producenci konstruują silnik tak, żeby miał on oprócz chłodzenia cieczą również takie żeberka. Jest to jednak zabieg bardziej stylistyczny niż potrzeba chłodzenia silnika, gdyż przy płaszczu wodnym bilans cieplny silnika jest zupełnie inny i żeberka są w zasadzie tylko po to, żeby upodobnić silnik do starszych, klasycznych konstrukcji. Ale jak to działa? Będzie to chyba lepiej widać na przykładzie tej małej głowicy pochodzącej z małego silnika dwusuwowego. Tutaj jest komora spalania, więc miejsce, w którym jest najwięcej ciepła podczas pracy silnika. To ciepło przekazywane jest właśnie na te żeberka i gdy się poruszamy, gdy jedziemy motocyklem, chłodne powietrze owiewa te żeberka, odbierając nadmiar ciepła po prostu do atmosfery. Na przykładzie tego silnika widać również jedną z wad chłodzenia powietrzem. A mianowicie mamy tu do czynienia z silnikiem trzycylindrowym i ten środkowy cylinder ma zdecydowanie gorsze chłodzenie niż dwa skrajne. Skrajne cylindry są chłodzone powietrzem, które owiewa je również z boku. Natomiast środkowy cylinder jest raczej tylko podgrzewany z boku przez dwa sąsiednie cylindry. Dużo inaczej sytuacja wygląda w takim silniku typu boxer. Tu dwa cylindry mają równe chłodzenie,
gdyż są po przeciwnych stronach motocykla. Gorzej jest na przykład w V-kach, gdzie tylny cylinder, jeśli jest chłodzenie powietrzem, ma dużo gorsze chłodzenie niż przedni, bo jest owiewany gorącym powietrzem przelatującym przez przedni cylinder. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego silniki konstruuje się tak, że z tyłu jest ich zasilanie, a z przodu wydech. Dzieje się tak dlatego, że ta część silnika jest dużo gorętsza niż ta część. Z przodu więc potrzebne jest dużo lepsze chłodzenie. Tył silnika od strony zasilania cały czas jest chłodzony powietrzem, które przelatuje czy to przez gaźniki, jak w tym przypadku, czy to przez wtryski, chłodząc tą część głowicy. Natomiast bardzo, bardzo gorące gazy spalinowe bardzo mocno rozgrzewają przednią część głowicy i to dlatego tu właśnie montuje się wydech, żeby najchłodniejsze, najświeższe powietrze trafiało w ten obszar silnika, żeby go po prostu mogło lepiej wychłodzić. Co prawda w dzisiejszych nowoczesnych konstrukcjach ta zasada nie zawsze jest zachowana. Przy chłodzeniu cieczą bilans cieplny całego silnika jest w miarę wyrównany i nie ma konieczności konstruowania go w ten sposób, żeby wydech wychodził zawsze do przodu. Układ chłodzenia powietrzem i olejem różni się od układu chłodzenia samym powietrzem tym, że oprócz tego, że w silniku mamy żeberka, które oddają ciepło bezpośrednio do atmosfery, mamy również w układzie smarowania chłodnicę oleju. Czyli do silnika trafia schłodzony olej, jego temperatura jest niższa i dzięki temu w newralgicznych miejscach, między innymi w głowicy, może on skuteczniej odbierać ciepło tak naprawdę bliżej jego źródła. Taki silnik ma więc lepszy bilans cieplny niż silnik chłodzony samym powietrzem. Trzeba jednak pamiętać, że nie może być taki układ stosowany w silnikach dwusuwowych, gdyż nie ma tam jako takiego oleju silnikowego, a silnik smarowany jest tylko tym olejem, który trafia do niego wraz z mieszanką. Najbardziej chyba popularnym i najlepiej znanym przedstawicielem tak zwanych olejaków jest silnik zaprojektowany i produkowany przez Suzuki. Na początku lat 90. trafił do GSX-era, a później, grubo po 2000 roku, był jeszcze oferowany w Banditach, GSX-ach czy Inazumach. Chyba każdy z Was widział kiedyś taki motocykl i jego charakterystyczną, dosyć sporą chłodnicę. Jest to właśnie chłodnica oleju. Jak już mówiłem wcześniej, na temperaturę pracy silnika chłodzonego powietrzem, chociaż dotyczy to również w pewnym stopniu silnika chłodzonego powietrzem i olejem, bardzo duży wpływ ma temperatura otoczenia, w jakiej używamy motocykla. I tak na przykład w gorące lato, gdy jeździmy po mieście lub też na przykład jeździmy w górach, gdzie podczas jazdy pod górę silnik jest mocno obciążony, jedzie na niskim biegu z małą prędkością, chłodzenie silnika samym powietrzem może być niewystarczające. Taki silnik może mieć tendencję do przegrzewania się. Może na przykład wtedy zacząć głośniej pracować lub po chwilowym postoju mieć problem z odpaleniem, mieć za wysokie wolne obroty. To nie są rzeczy, które są nienormalne i świadczą o tym, że coś się zepsuło. Silnik może być po prostu delikatnie przegrzany. Z kolei późną jesienią czy też wczesną wiosną, gdy jest na dworze chłodno, a zwłaszcza wtedy, gdy pada deszcz, po dłuższej jeździe silnik może być za bardzo wychłodzony, może być niedogrzany, może nie trzymać wolnych obrotów, może trochę więcej palić. To również nie świadczy o jego uszkodzeniu, a tylko o tym, że układ chłodzenia jest mało skuteczny. Zdaję sobie sprawę,
że tym filmem nie wyczerpałem oczywiście całego tematu dotyczącego chłodzenia powietrzem i olejem. Nie mówiąc oczywiście o chłodzeniu cieczą, o którym, jak mówiłem, zrobię osobny odcinek. Jeżeli macie jednak jakiekolwiek pytanie, zadajcie mi je w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co się tutaj pojawia. Jak zwykle, bardzo dziękuję Wam za poświęconą mi uwagę i do zobaczenia.